Londyn. Jedną z zalet bycia bezrobotnym jest nietypowy tryb życia. W nocy, kiedy większość mężczyzn śpi, ja zazwyczaj bawię się w kasynie albo tańczę z pięknymi kobietami. Rano, kiedy inni wychodzą do pracy, kładę się spać. To życie na wspak, ale daje mi poczucie spokoju i bezpieczeństwa. W porządku? Nie tryskam humorem. Co tu robisz, Abdesi? Przynoszę ostrzeżenie. Chcą cię zabić. Myślałem, że to mój lekarz się musi. Kto na mnie poluje? Zgadnij. Nikt nie ma więcej wrogów niż słynny Simon Templar. Święty. W roli głównej Roger Moore. Wyrok. Ktoś wydał na ciebie wyrok. Oferuje 5000. Sknera. Jestem wart dużo więcej. Kto wykłada forsę? Nie wiem. Słyszałem tylko pogłoski. Znajdzie się sporo chętnych na 5000. Masz opinię trudnego do zabicia. Wolę jej nie stracić. Raczej nie zgłoszą się zawodowcy. Na wszelki wypadek będę przygotowany. Dzięki za ostrzeżenie. Jak się skontaktować ze zleceniodawcą? Mam tylko numer telefonu. Nazwiska nie znam. Brother Hyde, 1537. Na razie. Nie chcę pieniędzy, byłem ci winny przysługę. Jesteśmy kwita. Fryst, usługi magazynowe. Dzień dobry. Nasz wspólny znajomy dał mi pana numer. Dostarczam ołów. Mam pewne zamówienie. Wystarczy ustalić cenę i omówić warunki. Może się spotkamy? Bardzo chętnie. Gdzie i kiedy? O 9:00 w moim magazynie. Manion's Wharf, 12A. Mogę pomóc? Mam ładunek do przechowania. Bądź pod tym adresem o 5:00, zarobisz 40 funtów. Będę na pewno. Co jest? Skrzynia do przechowania. Już skończyliśmy.
Pokaż papier. Wolisz zrobić to rano? Skończyliście? Prawie. Ustawmy. Zrobimy to jutro. Dlaczego? Mam dziś ciężki wieczór. Znowu? Zamknijcie za sobą. Muszę wyjść. Dobranoc. Wezwij policję także w moim imieniu. Coś ty za jeden. Wyjaśnię ci coś. To ja tu zadaję pytania. Dlaczego chcesz zapłacić 5000 za moją śmierć? Templer. Wynoś się. Ostrzegam cię. Ty mnie? To ja mam broń. Nie boję się. Dotknij mnie, a oni cię dopadną. Co za oni? Mów, póki jeszcze możesz. Dobra, powiem. To i tak bez różnicy. Farnberg cię zabije. Jack Farnberg? Wiedziałem, że go pamiętasz. Odsiaduje w Stanach. Wyszedł miesiąc temu. Czekał 8 lat, żeby się zemścić. Co cię z nim łączy? To przyjaciel. Chcę mu pomóc. Odpali ci dole? O czym mówisz? Farnberg ukradł wypłatę dla wojska. Aresztowali go, ale pieniędzy nie znaleziono. Wiedziałem, że wróci po łup. Gdzie on jest? Nie wiem. Przypomnij sobie. Naprawdę. Zacznij myśleć. Mój wóz czeka na zewnątrz. Wracaj za biurko. Chris? Odezwij się. Tutaj.
Nie jest źle. Mam adres żony Ballingera. Cromford Street 22. Co z tobą? Ma alergię na broń. Rzuć spluwę. Stań za biurkiem. Ty też. Miałeś być o 9:00. Nie mogłem się doczekać. Lepiej zabij mnie od razu, bo jeśli przeżyję, przysięgam, że będą cię zbierać po całym mieście. Nie zmieniłeś się. Wciąż mówisz jak zbir z kiepskiego kryminału. Ty rozdajesz karty. Co teraz? Powiedz, gdzie jest te ćwierć miliona. To moja forsa. Odsiedziałem za nią swoje. Pomogłeś mnie zamknąć. Było miło. Przyjechałem po to, co moje. Nikt mnie nie powstrzyma. Straszny z ciebie egoista. Próbowałeś mnie rano rozjechać. To jego pomysł. Mieliśmy cię nastraszyć, żebyś kupił bajeczkę Ardesiego. Kupiłem tylko połowę. Skoro mowa o pieniądzach, powiedz, gdzie ukryłeś łup? Wypchaj się. Strzelaj. Przyniosę naboje. Nie, co ty robisz? Śledziłem Farnberga. Zobaczyłem twój wóz, usłyszałem strzały i ruszyłem na ratunek. Dzięki. Gdzie cię podrzucić? Do domu. Niech będzie. Miło znów cię widzieć. Nadal służysz w armii? Jestem za stary na zmiany. Za 8 lat przejdę na emeryturę. Co robisz w Londynie? Śledziłem Farnberga, od kiedy wyszedł z pudła. Myślałeś, że doprowadzi cię do kasy? Tak. Chyba nie wie, gdzie jest, inaczej zabrałby ją i zwiał. Pamiętam, że pomiędzy skokiem a aresztowaniem Farnberga upłynęły 2 godziny. Zgadza się, mógł przekazać komuś forsę. Wiesz komu? Nie. Co ma do tego Frist?
Mieszkał kiedyś w Stanach, siedział za fałszerstwo. Trafił do celi z Farnbergiem i skumplowali się. Dobrze, że Farnberg nie przyleciał tylko dla zemsty. Nie ciesz się tak. Czy nazwisko Ballinger mówi ci coś? Nie. Czemu pytasz? Farnberg wspomniał je dzisiaj w biurze Frista. Przyniosę lód. Otworzę. Dobry wieczór. Pan Templer? Tak. Podobno pana wóz stał przez większość dnia przed magazynami Frista. Przyjechał pan wlepić mi mandat? Nie. Inspektor Teal chce pana widzieć. W jakiej sprawie? Pana Frista. Został zamordowany. Muszę się z tobą zgodzić. Rzeczywiście. Nie żyje. Nie żartuj sobie. Mam dość dowodów, żeby cię zamknąć. Może ja pomogę. Jak? To ma związek ze sprawą Farnberga. Farnberg był starszym sierżantem w naszej bazie lotniczej. Ukradł ćwierć miliona dolarów. Simon był wtedy w bazie i pomógł go aresztować. Pieniędzy nie odnaleziono. Wcale się nie dziwię. Wrócił po pieniądze i po mnie. Siły powietrzne USA chcą odzyskać forsę. Dlaczego zabił Frista? To nie on. Nie? Potrzebował go. Brał od niego pieniądze. Nie miał powodu, żeby go zabić. Kto to zrobił? Nie wiem, ale mogę ci dać kilka wskazówek. Na przykład ten świetlik. Wcześniej był zamknięty. Z rany wlotowej wynika, że zabójca mógł strzelać właśnie stąd. Co to? Dzieła niejakiej Eileen Wilton. Kryminały, wszystkie nowiutkie. Dość nietypowe książki jak na biuro. Miłej lektury. Resztę znajdziesz na półce. Dokąd? Do domu. Nic mi nie powiedziałeś. Major Dunstan opowie ci wszystko. Co potem? Poszukacie Farnberga. A ty? Jutro odwiedzę kobietę, o której wspomniał. Mieszka przy Crawford Street. Nie ma jej. Kogo? Pani Ballinger. Kiedy wróci? Nie wiem, od 3 miesięcy jest w Hiszpanii. Pani jest gosposią? Przychodzę co kilka dni, karmię rybki i wycieram kurze. Nic tu po mnie. To samo powiedział tamten. Też był z telekomunikacji. Ja nie jestem. On też chyba nie. Wypytywał mnie. Jak wyglądał? Amerykanin. Podejrzany. Kusiło mnie, żeby zadzwonić na policję. Muszę iść po zakupy.
Pani Ballinger? Spokojnie, chcę pani pomóc. Grozi pani niebezpieczeństwo. Co to znaczy? Kim pan jest? Proszę wyjść. Nazywam się Simon Templer. Szuka pani Jack Farnberg. Zna go pani? Tak. Jack służył w lotnictwie z moim mężem. Stacjonowali w Suffolk. Gdzie pani mąż? Zginął w wypadku 8 lat temu. Współczuję. O co chodzi? Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale jest pani zamieszana w dość nieprzyjemną sprawę. Chcę, żeby porozmawiała pani z majorem Dunstanem z żandarmerii amerykańskiego lotnictwa. To rzeczywiście dziwnie brzmi. Moja wizytówka. Proszę do mnie przyjść dzisiaj o 8. Pozna pani majora Dunstana. Dobrze? Przyjdę. Widzę, że lubi pani kryminały Eileen Wiltham. Sama je napisałam. Wiltham to moje panieńskie nazwisko. Czas przejść do rzeczy. Chciałabym się dowiedzieć, o co tu chodzi. Nie spodoba się to pani. Sprawdzaliśmy przebieg służby męża. Po co? Nie żyje od 8 lat. Ile pieniędzy pani zostawi? To moja sprawa. Proszę. Nie wiem. Około $500. Dostałam odszkodowanie, ale Kurt nie był bogaty. Może miał ćwierć miliona dolarów. Absurd. Dostawał tylko pensję, która ledwie nam wystarczała. Gdybym nie pisała książek, byłoby nam naprawdę ciężko. Miał motyw, żeby ukraść. Dwa dni przed jego śmiercią w bazie doszło do kradzieży. Pamiętam, ale Kurt nie miał z tym nic wspólnego. W tym czasie był w powietrzu. Według naszych informacji wystartował 7 minut po zdarzeniu. Farnberg zdążyłby przekazać mu pieniądze. Szukacie kozła ofiarnego. Szukamy pieniędzy. Więc gdzie są? Co Kurt z nimi zrobił? Myśleliśmy, że pani nam pomoże. Zniszczyć dobre imię męża? Chodzi nam o prawdę. Prawda jest w dokumentach. Dwa dni później mój mąż zginął, usiłując skierować spadającą maszynę poza miasto. Mój mąż nie żyje, rozumiecie? Szukajcie złodzieja gdzie indziej. Przykro mi, że dowiedziała się pani w ten sposób. Trochę za późno na przeprosiny, ale wybaczam panu. Co robisz? Rozpisuję wszystko. Pasuje? Prawie. Farnberg na pewno przekazał forsę Ballingerowi. Kiedy go aresztowaliśmy, Ballinger mógł być już nad Norwegią. Wrócił następnego dnia. W bazie było 5000 żołnierzy. Nawet go nie podejrzewaliśmy. Ale nie wolno mu było opuszczać bazy. Jak wszystkim. To było w sobotę. W niedzielę wyleciał z tą samą załogą. Wracając, rozbili się pod Oxfordem. Zmarł, zanim trafił do szpitala. Czyli w kluczowym okresie przebywał w bazie. Nie trudno było z niej uciec. Ciekawe, czy żona wiedziała. I tak nic nie powie. Warto spróbować. Masz jego dziennik pokładowy? Spalił się w wypadku. Dziwne. Wyszła godzinę temu. Pewnie nie chce odebrać. Albo nie może. Wiem, że gdzieś tu jest forsa. Mów gdzie, bo zrobię ci krzywdę. O czym pan mówi? Nie kłam. Twój mąż był moim wspólnikiem. Powiedział ci o wszystkim. Nie. Nie wyjdę stąd bez forsy.
tu nie ma pieniędzy. Skoro nie chcesz po dobroci, wyciągnę to z ciebie. Wyjdziemy na błaznów, jeśli go tam nie ma. Zaryzykuję. Daleko jeszcze? Kilka przecznic. Podjedziemy od tyłu. Pytam grzecznie po raz ostatni. Gdzie Forsa? Nie wiem. Dogadajmy się. Zatrzymasz 20 tysięcy. Nie chcę. Gdybym miała, dałabym ci je. Moja cierpliwość się skończyła. Szybko. Proszę to wypić. Już mi lepiej. Farnberg powiedział, że mój mąż był jego wspólnikiem. To prawda? Na to wygląda. Kochałam go. Zrobię wszystko, żeby chronić jego imię, ale muszę znać prawdę. Może nam pani pomóc. Musimy odzyskać te pieniądze, zanim znajdzie je Farnberg. Co robić? Potrzebne mi adresy wszystkich ludzi z załogi pani męża. Straciłam z nimi kontakt. Wszyscy odeszli z wojska i wrócili do Stanów. Oprócz Chucka Powersa. Gdzie go znajdę? W szpitalu dla weteranów. Ożenił się z Angielką i dlatego tu został. Od wypadku jest inwalidą. Odwiedzę go. Dobrze. Pojechać z panem? Jutro z samego rana? Tak. Ardesi czekał w aucie. Przenocujmy dziś w hotelu. Myśli pan, że wróci? Pani mąż był sam w chwili wypadku? Był z nim tylko Chuck. Pozostali wyskoczyli. Jego spadochron się spalił. Dobrze go pani zna? Był drużbą na naszym ślubie. Cześć. Miło cię widzieć. To mnie jest miło. Pamiętasz panią Ballinger? Znałam Kurta Ballingera. Eileen. Ty jesteś Eileen. Długo cię nie odwiedzałam. Przepraszam. To jest pan Templer. Przyjechał porozmawiać. Chcę cię zapytać o dawne czasy. Mam kiepską pamięć. Możemy spróbować. Chodzi o przedostatni lot z Kurtem. Przedostatni? Rutynowy kurs. To był sierpień. Polecieliście wzdłuż Skandynawii do rosyjskiej granicy. To była stała trasa. Kiedy wróciliście do bazy, panowało zamieszanie. Okradziono skarbnika. Nie pamiętam. To trudne. Spróbuj, to bardzo ważne. Czy podczas lotu stało się coś dziwnego? Nie. Zawsze było tak samo. Tysiące mil nieba i chmur. Ciągle to samo.
Jedźmy do Oxfordu. Może lekarz, który ich wyciągnął, coś pamięta. Mieliśmy wyciek paliwa. Lądowaliśmy w Holandii. Gdzie? W Amsterdamie. Byliśmy tam przez 4 godziny. Ładne miasto. Poszliście na miasto? Kat był z wami? Nie, spotkał się z przyjaciółmi. Wcześniej stacjonował w Holandii. Nigdzie tak łatwo nie wymienisz forsy na diamenty jak w Amsterdamie. Diamenty? Gotówka jest nieporęczna. Diamenty można łatwo ukryć. Gdzie one są? Jak długo Kerta nie było? Lecisz za nisko. Zawadziliśmy o przewody. Palimy się. Do góry. Już dobrze. Musimy skakać. Zostaliśmy tylko my. Nie uda mi się. Nie mogę wyjść. Palę się. To ja wyciągnąłem pani męża i Powersa z wraku. Samolot rozbił się na moim polu. Tam. Nie żył? Umarł mi na rękach 5 minut później. Mówił coś? Próbował. Było mu bardzo trudno. Powtarzał jakieś nazwisko. Jakie? Coś w stylu Richard Reason. Kojarzysz? Nie. Dziękujemy za spotkanie. Skąd to zainteresowanie po 8 latach? To już druga wizyta dzisiaj. Druga? Rano był tu Amerykanin. To oni. Jedź za nimi. Nie zgub ich. Co zrobimy? Nie wiem. Ona na pewno kojarzy to nazwisko. Musi mi powiedzieć. Fadberg jest o krok przed nami. To nazwisko na pewno coś znaczy, ale wcześniej go nie słyszałam. Może ktoś im pomagał. Dunstan to sprawdzi. O której mamy spotkanie? O 1:30. Zostaje jedna biała plama. Co robił twój mąż, kiedy był w bazie? Nie był. Wrócił do domu. Do Londynu? Tak. Pewnie się wymknął. Nikomu nie wolno było wychodzić. Może wrócił do domu ukryć diamenty? Możliwe. Wszystko zaczyna do siebie pasować. Nie wiemy tylko, kim był Richard Reason. Mam nadzieję, że Dunstan się dowie. Nie było żadnego Richarda Reason. Musiał być. Sprawdźmy jeszcze raz. Nie chcę być niegrzeczny. Mój mąż jest podejrzany. Nie musi pan być delikatny. Załóżmy, że Fanberg przekazał mu pieniądze tuż przed startem. Upozorował problem z paliwem i wylądował w Holandii. Przecież nie wchodzi się do sklepu, żeby od tak kupić diamenty za 250 000. Pani mąż stacjonował w Holandii, miał kontakty. Prawdopodobnie wszystko zaplanował. Wrócił do bazy, po czym wymknął się i ukrył kamienie w Londynie. Zginął następnego dnia. Ważne jest to nazwisko. Jeszcze kawy? Nie, dziękuję. Poproszę rachunek. Richard Reason. Chyba coś mam. Jak wyglądała kradzież? Sprytnie to rozegrali. Dostaliśmy informację, że ktoś napadł na opancerzony wóz. Wykorzystując panikę, Fanberg po cichu ukradł 250 000 z biura skarbnika. Już wiem. Riches and treason, a nie Richard Reason. Mów dalej. Kiedy wyszłam za Kurta, pisałam powieść pod takim tytułem Pieniądze i zdrada. To historia napadu na wóz opancerzony.
To jest to. Dlatego mieli wszystkie twoje powieści. Kerdo powiedział im początek, ale nie znali zakończenia. Nie skończyłam jej pisać. Wciąż mam rękopis. Jedźmy po niego. Zaraz przyjdę. Muszę przypudrować nos. Ja zapłacę. Przyprowadzę wóz. Dlaczego to zrobiłeś? Teraz nie wiemy, gdzie jej szukać. Jeśli kłamiesz, wrócę tu i zabiję cię. Mówię prawdę, przysięgam. Gdzie jest rękopis? W dolnej szufladzie biurka. Oby tak było. Czekałem na to 8 lat. Nic mnie nie powstrzyma. Otwieraj buzię. Czeka nas sporo czytania. Wyjaśnisz mi wszystkie trudne słowa. Nie ruszaj się stąd. Pół do czwartej. Długo czekaliśmy, ale miałeś rację. Wejdźmy tam. Myślisz, że nam powie, gdzie ją trzyma? Będziemy go śledzić, nawet jeśli to potrwa kolejny dzień. Idzie. Daleko ją ukrył. Zaczyna świtać. Zwiększymy dystans. Tutaj nic. Tam jest. Wybacz, że musiałaś czekać. Czas na lekcję czytania. Spływajmy stąd. Dobra.
Nic ci nie jest? Zaklinowała się. Przesuń ją do tyłu. Nie mogę. Jedzie pociąg. To jedno z zakończeń. Zastąpili balast w szybie windy sztabkami złota. Skorzystam, jak ukradnę złoto. Tu coś jest. Zabrali złoto do zoo i wrzucili do akwarium. Tak napisała? Szukamy diamentów. Były tu przez te wszystkie lata. Okay, buddy boy. Ja je wezmę. I'll take those now. Byłem ciekaw, kiedy się ujawnisz. Just give me the stones. Dawaj kamienie. Niepotrzebnie zastrzeliłeś Frista. Poznałem go w Stanach. Wiedział, że nie służę już w armii. Zabiłeś Ardossiego bez potrzeby. Pozbyłem się przeciwnika. Dawaj diamenty. Co się stało? Życie w cywilu było za ciężkie? Przez całe życie służyłem w armii. Emerytura jest niska. Zastanów się. Kiedy zbadają kulę, która zabiła Ardossiego, skojarzą ją z tą, którą posłałeś Fristowi. Nie chcę cię zabić. Daj mi diamenty. Odwróć się. Zabierzcie go. Żegnaj, Dan. Co chcesz z nimi zrobić? Zwrócić amerykańskiej armii? Nie wierzę. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Piotr Mielańczuk, czytał Jacek Brzostyński.